Dzień dobry Państwu, gościem dzisiejszego odcinka 10 pytań do jest Zofia Skowrońska z domu Marculewicz. Witam Ciebie Zosiu. Witam Ciebie Robercie. Witam wszystkich serdecznie. Zosiu, znają Ciebie prawie wszyscy, ale nie wiedzą skąd pochodzisz. Czy mogłabyś opowiedzieć historię, bo kochasz nasze miasto. To jest część Twojego życia, ale nie urodziłaś się w Szczytnie. Nie urodziłam się. Urodziłam się na Białorusi, obecnej Białorusi, w Grodnie. Żyłam tam i mieszkałam tylko 3 miesiące. No i ostatnim transportem moja rodzina przywiozła nas, mnie i wszystkich, do Giżycka najpierw, a potem, mając pół roku, zamieszkaliśmy w Szczytnie. Czyli właściwie wtedy nie miałaś za dużo do powiedzenia, gdzie mają się osiedlić rodzice. Oj nie, nawet tak było, że mój ojciec chciałby mieszkać w Szczecinie, ale że mamusia kochała swego brata i brat nikogo tu nie miał, po prostu zdecydowali się zamieszkać w Szczytnie. No i właściwie od mając pół roku zamieszkałam w Szczytnie. Na jakiej ulicy? Bartna Strona, moja ukochana do tej pory. Mam słabość do tej ulicy. Nie ma, że ja idąc nie spojrzę na nią. Nigdy jej nie zapomnę. Czyli takie sprawy rodzinne zadecydowały o tym, że twoi rodzice się tu osiedlili, tak? Tak, właśnie. Dlatego, że ten wujek bardzo, bardzo czuł się tu samotny, nikogo nie miał i po prostu chciał mieć rodzinę. Nie widział rodziny swoje ponad 10 lat i po prostu jedyną rodziną najpierw to my byliśmy, oprócz swojej żony, którą miał, i małe dzieci. Czy na terenach należących wcześniej jeszcze do Rzeczypospolitej, obecnie znajdujących się w granicach Białorusi, zostali jeszcze jacyś członkowie waszej rodziny? Tak, 4 pokolenia były, już część ich nie ma i do tej pory mam z nimi serdeczny kontakt. I kiedy tylko mogliśmy, po prostu wyjeżdżaliśmy tam, bo moja mamusia kochała tę rodzinę, ona nas. I to właściwie decydowało ta tęsknota za wspaniałą rodzinę. Jak byłam tu w Szczytnie, to tęskniłam za tamtymi stronami, ale będąc tam, już szybko chciałam jechać do Szczytna, bo długo nie mogłam wytrzymać. I zawsze moje serce było takie podzielone, niespokojne, bo zawsze cierpiałam z tego powodu, że wszystkich kochałam. A zwłaszcza tak naprawdę jeszcze więcej Szczytno. Rodzina mieszkająca obecnie na Białorusi odwiedza was tutaj w Polsce? Kiedyś bardzo często to było, ale teraz z różnych przyczyn od lat nie ma tej rodziny. Pewnie tych politycznych gdzie? Na pewno to też. No jakoś tak jest, że kontakt mamy, ale już nie na żywo. Po prostu. Ale zawsze pamiętamy o datach, urodzin i świąt i tak dalej. Zawsze jesteśmy jakby blisko siebie. I to musi być tak dalej. A moja mamusia 12 kilometrów od Grodna z wioski pochodziła, Byczki. No i mój ojciec jeszcze tam dalej, takie wioski malutkie były. No i rodzina dalsza też, bo to 4 pokolenia. Całe rodzeństwo ojca i mamusi tam mieszkało. Pytałaś się kiedyś rodziców, jak wyglądał ten nakaz wyjazdu, że to nie było dobrowolne, tylko po prostu otrzymali dokumenty, muszą opuścić, tak, te tereny? To znaczy, w przypadku mojego ojca to po prostu akurat tak nie. Nie wiem, jak dalsza ta rodzina miała, bo też dużo było. Jest na Pomorzu, na Śląsku, ale ojciec bardzo pragnął do Polski wrócić. Bardzo, bo ojciec mój przeżył wiele i w sumie 10 lat najmniej nie miał nawet kontaktu z moją mamusią, bo miał zsyłkę. Był na zsyłce. W których to było latach? To było gdzieś
który, zaraz to było w 1946 roku, w maju, do Workuty. W Workutę. 10 lat w Workuty. Workuta to bardzo ciężki obóz. Bardzo, bardzo. Ale dał radę jakoś, przeżył. No i właśnie to było 10 lat. Wrócił 3 dni przed Sylwestrem. I zawsze w domu była taka rocznica jego, jakby na Sylwestra, że wrócił. Ojciec starał się wrócić do Polski, co na początku to nie było łatwe, bo właściwie no nie chcieli właściwie go, żeby opuścił ten teren, bo miał dokumenty, że był niewinny i proponowali mu po prostu dobrą pracę, mieszkanie, a ojciec mój tylko chciał wrócić ze mną, z moją mamusią i sam. Czy w okresie twojego dzieciństwa były takie momenty, że rówieśnicy dokuczali ci ze względu na pochodzenie, że z Białorusi, że nie jesteście Polakami? Ja nigdy tego nie doznałam, takich przykrości. Jak zamieszkaliśmy na Bartnej, to właściwie samych przyjaciół miałam, ale byli ludzie z różnych stron, i z Ukrainy, i z Ostrołęki, i skądś tam, i z Wilna. O, dużo miałam z Wilna przyjaciół i nikt mi nie dokuczał. Nie słyszałam tego nigdy, że jestem z Rosji czy Ruska. Ja tego nigdy nie słyszałam. Ale w tamtych latach jeszcze mieszkało sporo Mazurów na Bartnej stronie. Tak, i bardzo, bardzo moja mamusia ceniła i ja ceniłam. Mamusia pomagała tam na końcu prawie Bartnej strony, a ja taka ciekawa byłam i tam przychodziłam. Do tej pory jest ten dom, który dobrze wspominam, mazurski. Ale nie traktowaliście ich jako Niemców? Nie, nigdy ja nie miałam czegoś takiego, moja rodzina, że ktoś skądś pochodzi. To byli tak wspaniali ludzie i przyjaźniliśmy się, że dla nas to było najważniejsze. Do tej pory ja nie mam czegoś takiego. Dla mnie człowiek się liczy, jego charakter, jaki jest dla drugiego człowieka i jak kocha Polskę, swoje miasto, swoją małą ojczyznę. I do tej pory mam takie zasady. Zawsze słyszę, co moi rodzice mówili, co moja mamusia. Jak nieraz nie wiem, co mam pomyśleć, czy tak zrobić, czy tak, to słyszę swoich rodziców. Bo byli patriotami, kochali wszystkich, nikomu nie szkodzili. No po prostu, tacy byli tolerancyjni i jestem ja taka sama, zawsze byłam. W 1964 rozpoczęłaś swoją edukację, przygodę ze szkołą podstawową najpierw. Gdzie ona się mieściła? Szkoła podstawowa numer 2, co teraz remontują ją, to był widok na moją ulicę Bartną stronę. Chodziłam tam do szóstej klasy. Czyli ten obecny zespół szkół tak, numer 1, to była szkoła podstawowa. Którą takim sentymentem darzy i pamięcią i to, co było, że tęsknię też za tą szkołą, a dwa lata następne, siódma, ósma, w obecnej tej drugiej szkole numer 2 z integracyjną, integracyjna szkoła, to 2 lata była i też dobrze wspominam. Czy w tym okresie miasto jeszcze było zniszczone, nieodbudowane do końca? Właśnie ja tego aż tak nie zauważyłam. Pytałam niektórych, jak to było, powiedzieli, że bardzo było zniszczone kiedyś. Żałuję, że tak, nie miałam takich informacji, ale jako dziecko, ja do 13 roku mieszkałam na Bartnej stronie, a potem na ulicy Andersa, po prostu. I ja może nie zwracałam uwagi, widziałam to swoją Bartną stronę i miasto. Nie było takie, żebym myślała, że było takie zrujnowane, ale nie wiem dlaczego, zawsze bałam się wiadomości, że coś o wojnie będzie, bo rodzice ciągle żyli tym. I nawet jak mój ojciec miał ten głośnik słynny, kołchoźnik, tak, to ja tak robiłam czasami, żeby on zapomniał, że o tej godzinie będzie słuchał wiadomości, bo ja się bardzo denerwowałam z opowieści w domu, co to przeżyli i tak dalej. I dlatego ja to tak robiłam, niegrzecznie, ale robiłam.
Gdzie kontynuowałaś swoją edukację po zakończeniu szkoły podstawowej? 2 lata chodziłam szczytnie do ogólniaka LO, a 2 lata następne to w Olsztynie na ulicy Bałtyckie, te policjalne studium na Kopernika to chyba była ulica zaraz za Limanowskiego. No i po ogólniaku 4 lata policjalne studium ekonomiczne w Olsztynie skończyłam. Ja też szkołę średnią ukończyłem w Olsztynie. Niedaleko, bo na Żołnierskiej. A ja właśnie studium ekonomiczne policjalne to właśnie na tej ulicy ukończyłam. I też wspominam bardzo dobrze. Gdzie w tamtym okresie wy młodzi ludzie spędzaliście swój wolny czas? No teraz są jakieś puby, dyskoteki. A jak wyście sobie organizowali ten czas? Oj, były prywatki, jak tańce przy muzyce, jeszcze na tym sprzęcie, gramofony i tak dalej, ale chodziliśmy też do restauracji leśnej, czasami były w zaciszu i w Domu Kultury. Ale gdy byłaś nastolatką, to akurat twoim idolem zapewne był Krzysztof Klęcząc. Tak, Krzysztof Klęczon też i Grunwald uwielbiałam. Jerzy Grunwald też. Także i Marek Grechuta, mój idol. Także do tej pory w ogóle to kocham muzykę. Bez muzyki to ja chyba nie żyję. Bez tańca, muzyki, bez pasji swojej, czy rowerem jechać, czy zwiedzać, czy spotkać się obecnie nawet w kawiarence. No i te tańce, które powróciły. Do których wrócimy. To tak. Będzie jedno z pytań. Mhm. Zosiu, młodsze pokolenie zapewne nie wie, co to znaczy prywatki, jak to było organizowane, czy rodzice wtedy byli w domu, czy oczywiście za ich pozwoleniem, prawda? Na ogół byli w domu, ale... Ale to był gwar, to było głośno. No, ale jakoś tak, mój ojciec kochał też tańczyć muzykę i słuchał muzyki, koncerty, ciki jakieś tam, ktoś grał po prostu na gitarze i tak w ten sposób. Także ja nigdy nie miałam problemu, czy u mnie, czy po prostu u kogoś, bo to były takie jakby dyżury. Jestem u kogoś, to muszę zaprosić do siebie. Jakieś ciasto się upiekło, herbata, kawa. Co wiadomo, nie zawsze było łatwo to kawę mieć. No i coś jeszcze? Czy tylko na herbacie i kawie się kończyło? Oj, chyba tak. W moim przypadku z moimi znajomymi tak było. Alkoholu nie tak było dużo. Może ktoś tam, ale ja nie. A jakie były wtedy lokale w Szydnie? W latach 60., w drugiej połowie lat 60. Na pewno była Tęcza, na pewno była Muszelka, tak? Muszelka była. Do tej pory pamiętam to wnętrze. Mokka, te sułtańskie kremy, te desery z galaretką. Z rodzynkami, które nie były dostępne w wolnej sprzedaży. Tak, tak. No i w Leśnej te dyskoteki. W Leśnej też były dyskoteki. Bardzo nam się to podobało. Także kilka nas, 5-6 osób szło i po prostu byliśmy tam. Zadam ci bardzo osobiste pytanie. Gdzie poznałaś swojego małżonka? To jest właśnie dziwna sprawa. Bo moja siostra chodziła do ogólniaka grać, do tego kosza tam wrzucać, a mój przyszły mąż po prostu uwielbia jak do tej pory sport, obojętnie co. I tam spotkał moją siostrę i innych wspólnych znajomych. Więc moja siostra mówi, jaki fajny chłopak. No i tak myślała sobie, że może zainteresuje się nią, ale... Mój mąż po prostu... Przyszły mąż. On, owszem, bardzo ją lubił, ale coś, no jak to się mówi, od pierwszego wejrzenia coś nie pasowało. Więc siostra mówi, no skoro on
nie chce się nią zainteresować, to po prostu niech zostanie w rodzinie. I przyprowadziła go 3 maja w święto, bo miał wolne, bo jeździł do Olsztyna do pracy. I wchodzi do domu, ja zdziwiona, a on patrzy na mnie i mówi, że mnie zna. Z tej nowej dwójki szkoły podstawowej, że widział mnie z koleżankami z Bartnej strony i wołali: Zosia, 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 chodź do mnie. A kazali nam tak chodzić w kółko, tam kiedyś tak było, po korytarzu na przerwie. No i po prostu on to zapamiętał, a ja nawet nie wiedząc, że po prostu kiedykolwiek poznamy się, zapamiętałam jeden szczegół. My wszyscy chodzimy naokoło, tak sobie, myślę sobie dlaczego, a jeden siedzi na parapecie. Okazało się, i tak jak to się siedzi na parapecie, tak spojrzałam się i trochę byłam, mówię, dlaczego on tak siedzi? A okazało się, że był w jednej klasie z tymi koleżankami moimi, po prostu. Taki przypadek dosłownie. I tak się zaczęło, tak? I tak się zaczęło, po prostu. Także nie narzekam, jest to szlachetny, bardzo dobry człowiek. No, dla mnie to unikat. I ile lat już razem jesteście? W październiku połowie 42 lata będziemy. Zosiu, bardzo często w rozmowie poruszasz temat tańca, śpiewu, fotografii. To są twoje pasje, ale chyba taniec pojawia się najczęściej. Tak, to prawda, a tym bardziej, że ostatnie lata mogę powiedzieć, że jeszcze więcej tańczę. Mam możliwość, miałam możliwość dzięki panu burmistrzowi Krzysztofowi Mańkowskiemu, za które te tańce bardzo dziękuję, i moje koleżanki, znajomi. Po prostu integrujemy się, spotykamy się, tańczymy. Zosiu, to wcześniej nie było tych tańców, nie spotykaliście się? Nie było tańców, trzeba było wyjechać czy do sanatorium, czy na wycieczkę. Absolutnie nie było tak, żeby szczytnie sobie pójść i iść tańczyć, tak jak mieliśmy ostatnie lata niesamowitych tańców, spotkań, i bardzo, bardzo chcielibyśmy, żeby zawsze one były, bo my żyjemy spotkaniami, tańcem, no i swoimi pasjami. Taniec to jedna z pasji, a po niej zaraz jest fotografia. Od jak dawna zajmujesz się fotografowaniem, utrwalaniem naszego życia codziennego? Jeszcze nie będąc pełnoletnią, ojciec dał mi aparat. To była z Białorusi przywiózł. Po prostu. Ten aparat dość ciężki był i tak dalej. A ja zawsze kochałam zdjęcia, tylko nie miałam jeszcze wcześniej tej możliwości. Także niektórzy mówią: Zosia, ty chyba się z aparatem fotograficznym urodziłaś. Ale tak było właśnie. Dla mnie fotografia, zatrzymanie w kadrze ważnych rzeczy, których się nigdy nie zmienią, nie będą takie same. I jak do tej pory zawsze robię zdjęcia i nigdy nie odmawiam, kto mnie prosi, bo uwielbiam potem przyjść i zobaczyć, gdzie byłam, co widziałam, kogo widziałam, moich przyjaciół, i często oni dzięki temu mają zdjęcia w domu. I śpiewasz. Dodatkowo jeszcze śpiewasz, tak? To bardzo lubię w kościele śpiewać, ale po prostu w ławce siedzę, pomodlę się, i najbardziej mnie interesuje, jak, że można śpiewać. Za mną osoby siedzą, też lubią, jak nie znam nawet niektórych, ale no kiedyś w chórze byłam, w szkole podstawowej. To tak, ale żeby tak, to nie, jak mam możliwość. To śpiewam, oczywiście. Są koncerty, znam tekst, to też, bo nie mogę być obojętna na muzykę. Codziennie słucham muzyki, słuchawki, żeby nikomu nie przeszkadzać, i ciągle płyty muszę mieć, kupuję i słucham. Jesteś taką osobą bardzo rozpoznawalną. Jest Zosia, będzie się coś fajnego działo, tak?
to bardzo miłe, bardzo miłe. Lepiej, żeby tak myśleli, niż powiedzieliby inaczej. O, Zosia jest. Ale zawsze się cieszą, przychodzą, witają się, ściskają i cieszą się. I po prostu jesteśmy gdzieś tam razem. Niektórzy mówią, że w Szydnie się nic nie dzieje. Zgodzi się z tym? Nigdy, nigdy się z tym nie zgodzę. Nie to, że miasto jest coraz piękniejsze, coś nowego. Ja zawsze idę i patrzę, coś nowego i zawsze się zachwycam. Moje znajome nawet mówią, dobrze Zosia, że to pokazałaś, bo my nawet nie wiemy czasami, nie chodzimy tak jak ty chodzisz. A ja zawsze muszę sprawdzić, muszę być i w ogóle, bo ja się umiem cieszyć i cenić tych, którzy to wszystko nam oferują. Także moje, nasze wspólne Szczytno jest po prostu przepiękne i coraz bardziej wygodne i rozwijające się. Ja jestem zawsze zachwycona. Rozmawialiśmy, Zosiu, o twoich pasjach. O tańcu, o fotografii, o śpiewie, ale chyba o czymś zapomniałaś. O filmie, a raczej o rolach, które grałaś w znanych produkcjach. Czy mogłabyś o tym coś opowiedzieć? Tak, mogę, chociaż to trzymałam z 3-4 lata w tajemnicy, bo jestem taką osobą trochę taka, znaczy za bardzo może i dyskretna, ale od 6 lat mam taką szansę zagrania w różnych filmach. To było takie moje ciche marzenie, taka mała pasja, ale nie wiedziałam, że w Szczytnie, że uda mi się i tak dalej, bo mówiłam zawsze, o, Pasym to jest miasto filmowe, filmu. No i idąc kiedyś po mszy w kościele na Konopnickiej, mąż mówi, wiesz co Zosia, chodź, tak zejdziemy na ten casting. A ja mówię, a tam nie ma może szansy, może te... Ale poszłam, była cudowna pogoda. No i wchodzę, nie za dużo ludzi akurat, bo trochę później byłam i mówię, no to proszę, proszę, dlaczego pani nie ma szansy? Deklarację wypełni. No i tak się zaczęło. Za niedługo dostałam telefon. Najpierw to było ABM Studio Wrocławskie. Niesamowici ludzie. No i zaproponowali mi już w pierwszym odcinku Mazurem Krimi. Także w sumie to już jestem chyba w 4, ale na 5 już mam propozycję. Dla mnie bycie na planie... Mamy gwiazdę filmową. No, dziękuję. Ale dla mnie bycie w filmie, na filmie, w planie to filmowym, to jest poznanie niesamowitych ludzi, nie tylko z filmu, ale pasjonatów filmu i tak dalej. No i dla mnie też jest ważne, żeby być jak najdłużej i grać. Nieważne, czy jestem 10-11 godzin. Dla mnie, aby grać. Czy poznałaś jakichś znanych aktorów podczas realizacji tych filmów? Andrzej Seweryn, ostatnio Piotr Adamczyk, ostatnio jeszcze nagrywany jest film w Pasymiu, byłam tak 4, 5, 6, 7 listopada, 4 dni, tytuł nie mogę nawet powiedzieć, bo i to było tylko, nie jest jeszcze ten tytuł, ale drugi dzień to graliśmy lata 79-80, ja to pamiętam, więc mogłam się wypowiedzieć te emocje, jak było, co mi się podobało, co nie podobało. Ale moim wielkim zaskoczeniem dla mnie, że miałam okazję właściwie być w filmie I.O., ale pojechałam do Jedwabna dla wspaniałego człowieka, reżysera i w ogóle Jerzego Skolimowskiego. I właśnie tam zagrałam Kibickie Niebieskich w Jedwabnie. To było niesamowite przeżycie. No jeszcze ostatnio, który filmu jeszcze nie ma, to jest Tomasza Koneckiego i Klątwa, pierwsza polska komedia. Miałam epizod z aktorami polskimi. Miałam epizod.
4 dni mogłam śpiewać, mówić i jeszcze swoje myśli wypowiedzieć. I to było dopiero moje przeżycie, największe chyba. Zosiu, dziękuję Tobie bardzo za rozmowę. Państwu natomiast dziękuję za uwagę. Gościem Mazurskiej Fali była Zosia Skowrońska. Dziękuję, Zosiu. Dziękuję, Robercie. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia w następnym odcinku.